Cześć wszystkim, witam w trzecim odcinku Celebryki. Były już motocykle z bary, były samochody z Pertynem, a dzisiaj przenosimy się do świata Formuły 1, bo odwiedził nas Cezary Gutowski. Cześć Czarku. Cześć, w zasadzie ty to mnie odwiedziłeś technicznie, ale spoko, tak. Poza tym możemy też o samochodach pogadać, nie? W sensie pogadamy na pewno o samochodach, tak, pogadamy o Formule 1, ale zacznijmy może od ciebie. Takie pytanie rozgrzewkowe, jak spędziłeś Sylwestra, doszedłeś już do siebie, cieszysz się, że jesteś rok starszy? Sylwestra spędziłem w domu, nie powiem, że spokojnie, ale w dwuosobowym gronie. Doszedłem do siebie dawno, nie cieszę się, że jestem rok starszy, ale też nie za bardzo jakoś z tym walczę, bo już dawno się zorientowałem, że jakby nic z tym nie zrobisz. I zamiast się martwić tym, że się jest teraz starszym, trzeba jakby koncentrować wysiłki na tym, żeby umieć czerpać radość z tego wieku, w którym się jest tak długo, jak jeszcze się względnie rzeczy pamięta i człowiek jest sprawny, to naprawdę nie ma co marudzić. No dobra, to przechodzimy do tych ważniejszych rzeczy. Jakieś 3-4 dni temu gruchnęła wiadomość, że 25 lat. W zawodzie? W przeglądzie sportowym. I koniec przygody. Powiedz, skąd taka decyzja, co się stało, jak ty się z tym czujesz? Bo to chyba twoje całe takie zawodowe życie praktycznie. Nie, to całe moje życie generalnie, dlatego że moja mama pracowała w przeglądzie sportowym, tylko nie jako dziennikarka, dłużej niż ja żyję, więc ja tam w tej redakcji byłem od dziecka, lubiłem tam przyjeżdżać. Pamiętam, że jak miałem coś 8 lat, to zacząłem już jeździć sam autobusem właśnie po szkole czasami do mamy do pracy i się kręciłem po tej redakcji. Chociaż nigdy nie chciałem być dziennikarzem. Dziennikarzem zostałem dlatego, żeby się zbliżyć do Formuły 1, nie? A nie po to, żeby stać dziennikarzem. To była po prostu dla mnie taka droga, żeby się zbliżyć do tej pasji, kiedy się tym zafascynowałem. No, decyzja jest taka, że są jakby ciężkie czasy dla prasy drukowanej, były redukcje etatów. Formuła 1 nie jest tematem jakimś kluczowym dla redakcji, a ja nie robię żadnej innej pracy, jak tylko pisanie i zgarnianie materiałów, a chodzi jeszcze o takie kwestie jak redagowanie gazety i tak dalej. Więc jest cała grupa ludzi bardziej potrzebnych i którzy więcej pracują przy gazecie i robią rzeczy, których ja nie robiłbym. Choćby po to, żebym nie chciał ich robić. No i jako, że też mam własne media i w zasadzie to była jedno z bardzo wielu moich zajęć, jakie robiłem w życiu, no to było dość naturalne, że raczej ja będę jedną z tych osób, które będą jakby do pożegnania się. Coś jest naturalne, absolutnie to akceptuję. Myślę, że było kilka osób, które bardziej potrzebują być jeszcze w przeglądzie sportowym i wydawnictwie niż ja. No i po tych 25 latach pracy i 44 latach znajdowania się w redakcji te drogi się rozchodzą. Nie wiem, czy tak permanentnie i brutalnie. Myślę, że są jeszcze możliwe jakieś tam formy trochę innej współpracy, natomiast no, formalnie nie jestem już dziennikarzem przeglądu sportowego. A zostańmy jeszcze chwilę przy tym przeglądzie, bo ciekawi mnie taka rzecz. Jak byś porównał swoje początki pracy już jako dziennikarz w przeglądzie, kiedy nie było jeszcze tych wszystkich social mediów, tego, że nie wiem, piszesz artykuł, masz od razu informację zwrotną od czytelników, do tego jak pracowałeś dzisiaj, to pierwszy wątek, a drugi, jak to będzie wyglądało dalej? Pytam o prasę drukowaną, bo co ci ludzie w ogóle muszą zrobić, żeby zostać? No bo dziś jest 6 grudnia, a od chyba 9 przegląd będzie 2 razy w tygodniu. Znaczy, dość skomplikowane pytanie. Zmieniło się wszystko, dlatego że zmieniły się media i wraz z nimi zmienił się cały świat, jakby sposób komunikowania się. Nagle ludzkość, to trzeba, jakby wychodząc od początku, mózg ludzki kształtował się w taki sposób, w jaki się kształtował, żeby przetrwać. Czyli mamy jakieś tam dodatkowe obszary w mózgu i żeby być w stanie przewidzieć, co się wydarzy i uniknąć zagrożeń, które nas jakby otaczały na całym świecie. Pierwszym był wąż, dlatego wąż symbolicznie jest uznawany za wroga człowieka. Wykształciliśmy mózg, który zaczął wchodzić jakby w abstrakcję, czyli przewidywać, co się może wydarzyć. I na tej bazie się rozbudował. Do tego doszła komunikacja, która też była ważna, żeby przetrwać. Po pierwsze, żeby się komunikować na temat bieżących niebezpieczeństw. Po drugie, żeby przetrwać jako społeczności. Szczególnie na północy, gdzie są gorsze warunki. Nie tak, że podejdziesz do drzewa, zerwiesz i masz, tylko trzeba już coś pokombinować, żeby przetrwać. Trzeba się zabrać razem. No i tak się zrodziła komunikacja. I ta komunikacja sprawiła, że teraz człowiek, no inne zwierzęta się też komunikują, czasami nawet dość skomplikowanie, ale jednak to człowiek prowadzi jakieś abstrakcyjne dyskusje przy kawie na temat wyższości, nie wiem, świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą, po prostu i tego typu rzeczy. I to jest jakaś taka cecha wyznacznik człowieczeństwa tak naprawdę i to jest coś, co odróżnia w Królestwie Zwierząt człowieka od innych zwierząt. Więc to jest komunikacja, to jest w zasadzie najważniejsza rzecz, to jest coś, po co większość z nas żyje. Jak bardzo by nie była abstrakcyjna. I nagle mamy wielki skok, ponieważ za pomocą urządzenia, które każdy z nas może mieć w kieszeni, czyli tego,
możesz się skontaktować z całym światem od razu. Możesz się skontaktować z osobą, która żyje po drugiej stronie planety. Nie musicie mówić wspólnym językiem. Możecie mówić językami, których żaden nie zna, a i tak to jesteście prawda. Się w stanie dobrze dogadać. Więc nagle masz po prostu jakiś totalny, niewiarygodny, bezprecedensowy skok w dziedzinie najważniejszej, jeśli chodzi o ludzkie funkcjonowanie, czyli w dziedzinie komunikacji. I to wywraca wszystko do góry nogami, łącznie z mediami. Więc to jest po prostu absolutnie, to jest fala, która idzie, jakby to jest fala wybuchu, która idzie, my tego na co dzień nie widzimy, bo nie mamy dystansu, jakby z perspektywy historii będziemy to oceniać i widzieć, co to robi. To nie chodzi tylko o media, to chodzi o całe społeczeństwo, wszystkie te problemy, które teraz się dzieją, cała ta polaryzacja, to są wszystko wyniki właśnie tej rewolucji informacyjnej, informatycznej. Więc po prostu wszystko się totalnie zmieniło, więc w skrócie. I dostałem pytanie, bo miałem takie spotkanie ze studentami właśnie dziennikarstwa, którzy w ramach takich zajęć po prostu wywiad zrobili, robili wywiad ze mną, co było bardzo miłe. I rozmawialiśmy o tym i pytali, czy jest miejsce dla prasy drukowanej. Jest i będzie na pewno, radio też nie umarło, tylko będzie o wiele mniejszym zakresie. Ta prasa się będzie musiała zmienić, dlatego że jednak nośnik taki jak papier, czy to w książce, które też przecież książki nie wyginą, tak mi się wydaje, nie? Nie ma intelektualizmu bez czytania książek, po prostu, to jest niemożliwe. Czy też prasa drukowana, ona też się utrzyma, tylko w o wiele mniejszym zakresie, o wiele mniejsza potrzeba, będzie spełniała trochę inne potrzeby niż do niedawna te dzienniki, tak? Ja pracowałem w dzienniku, czyli po prostu codzienne informacje, w momencie, kiedy mamy serwisy informacyjne, które ci, co to jest najważniejsze, które ci w 5 minut dają informację, na którą musiałbyś czekać do następnego dnia, żeby coś przeczytać, no to w tym momencie jakby sam dziennik, sam w sobie jako nośnik tych informacji świeżych przestaje mieć znaczenie. Ważniejsze są komentarze na przykład, czy zdjęcia, jakieś takie bardziej ambitne opracowanie tematu, które po pierwsze, ludzie rzadko wchodzą w internet po informacje po to, żeby czytać jakieś skomplikowane analizy. Chociaż też to się zdarza, ale to już są takie, wiesz, musisz szukać swoich miejsc. Czyli tego typu, takie ambitne dziennikarstwo, nazwisk, tak, dziennikarzy, którzy mają swoją jakby wyrobione nazwisko, muszą być odpowiednio doceniani do tego, coś, czego prasa pisana teraz nie robi. I czytelnik, który będzie chciał kupić po to, żeby właśnie się skupić na problemie. Też czytelnik, nie oszukujmy się, nie taki codzienny i popowy, tak to nazwę, tylko czytelnik ambitny, który chce się dowiedzieć więcej, jakby ma szersze horyzonty niż przeciętny koleś czy kolesiuwa, która przysiaduje w tej komórce i pieprza w prawo i w lewo tymi screenami. A propos takich kolesi w komórce i komentarzy, ja zawsze się zastanawiam, bo nawet patrząc na przykład na komentarze na twoim Twitterze, no to można zauważyć, że tak, te same osoby będą ci pisały, jak coś napiszesz, że coś, nie wiem, Hamilton źle zrobił, no to cię będą cisnęły, tak, bo tam fan Verstappena. Napiszesz coś o Verstappenie źle, no tak, bo fan Hamiltona, prawda? Dokładnie. Ale to teraz moje pytanie. Czy ty musisz być obiektywny jako dziennikarz, komentując coś takiego? Starasz się? Zacznijmy się od tego. Nie ma czegoś takiego jak obiektywizm. To jest jakiś wielki mit i to jest absolutnie niemożliwe. Można dążyć do obiektywnych opinii, bo bezstronność jest lepszym terminem. Tak. Bo bezstronny możesz się starać być. Obiektywnym nikt być nie może. Co składa się to z wielu bardzo różnych czynników. Natomiast wszystko się zaczyna od ingestu, od absorpcji informacji. Wszyscy dostrzegamy świat inaczej, po prostu na etapie. Ja mam taki przykład, bo to jest potwierdzone. Każdy policjant z dochodzeniówki, który przesłuchuje ludzi, wie, o co chodzi. Masz jakieś wydarzenie, masz 10 świadków, wszyscy patrzyli na to samo i rozmawiasz z nimi i ogólnie większość się zgodzi, że było tak samo, ale jak zaczynasz pytać o detale, to się okazuje, że ten sam facet był albo wysoki, albo niski, tak. Albo był ogolony, albo był owłosiony. Więc to jest po prostu już na samym etapie wchłaniania informacji nie ma osoby, która w 100% ją wchłania obiektywnie. Nie ma. Każda ma przez jakiś filtr już na tym etapie. A potem robisz storage w pamięci, potem robisz obróbkę, potem jak to wypuszczasz z siebie, czy mówiąc, czy pisząc, już nadajesz własną interpretację. Więc to jest wszystko subiektywne z góry. Więc gadanie, że silenie się na to, żeby być obiektywny, to jest bzdura. No, to jest absolutny mit i nieprzemyślana sprawa. Nie ma. Obiektywne są, nie wiem, prawdy matematyczne. Masz dużo cierpliwości, ja bym już trąbił 4 razy. Nie trąbię, bo nagrywam. A, no tak. To po prostu nie funkcjonuje. Natomiast możesz się starać być bezstronnym i ja staram się być bezstronny. I myślę, że mi to całkiem nieźle wychodzi. Mam jakieś swoje sympatie, mam swoje, powiedzmy, antypatie. Czy na przykład nie lubię Fernando Alonso. Za Maxem Verstappenem też nie przypadam jako człowiekiem. Luisa na przykład lubię, chociaż ma w sobie dużo takiej hipokryzji, ale generalnie mam dla niego wielki szacunek dla tego, co osiągnął, że jest najbardziej wpływowym kierowcą w historii Formuły 1.
To są naprawdę niewiarygodne osiągnięcia. Plus jest oczywiście świetnym kierowcą. Tylko że też ludzie, którzy to przyjmują, nie potrafią jakby oddzielić, jak przeciętny fan albo wiesz, lubi tego i ten jeden jego kierowca jest najlepszym kierowcą, mówi najmądrzej, najlepiej się ubiera i w ogóle jest super, a ten drugi to jest po prostu od początku do końca wszystko, co zrobi jest źle, jest do dupy. Ludzie tak patrzą i nie są w stanie zrozumieć, że są osoby bezstronne, które ocenią to, co zrobi na torze zgodnie z tym, tak? Czy jak Max Verstappen zachował się chamsko, mimo że uważam, że jest najlepszym kierowcą. Jak się zachował chamsko w Brazylii, to powiem, że się zachował chamsko w Brazylii. Jak gdzieś popełnił błąd, to powiem, że moim zdaniem popełnił błąd. I to już jest jakby mało kto jest w stanie jakby zaabsorbować, że jedna osoba może wyrażać zarówno negatywne, jak i obiektywne opinie na temat innego kierowcy. Więc jak powiesz jakimś obiektywnie, to już jesteś fanboyem, tak. A negatywnie to jesteś hejterem, no jest to takie proste. Każdy usłyszy to, co będzie chciał usłyszeć i tak. I świadczy to jakby... Twitter moim zdaniem generalnie to jest takie ciekawe medium, on wyciąga dużo złych rzeczy z ludzi. Moim zdaniem po prostu pokazuje, jak dużo jest tak zwanej hołoty, nie bójmy się tego słowa, po prostu, która też ma prawo żyć i ma prawo się wypowiadać, po prostu. Natomiast pokazuje de facto jakiś poziom, nie tylko, ja nie mówię o Polsce, mówię generalnie o przekroju takim społecznym. Jest po prostu dużo hołoty, bardzo, bardzo mało tolerancji. Tylko i wyłącznie udowadnia, że osoby, które idą pod sztandarem tolerancji, są najmniej tolerancyjne właśnie. Osoby, które ganią, nie wiem, agresję czy tą męską energię, są właśnie bardzo, najbardziej agresywne. To wszystko bardzo ładnie wychodzi. Jest to taki, no nie wiem, papierek lakmusowy społecznie, bardzo interesujący, natomiast też niesie ze sobą jakieś negatywne strony. Ja uważam osobiście, ja wierzę w wolność słowa, bardzo. Uważam, że ludzie ginęli przez setki lat walcząc właśnie o wolność człowieka, a wolność słowa jest podstawą wolności człowieka, i także w ostatnich latach. I no, każdy ma prawo wyrazić swoją opinię, choćby nie wiem jak głupią, tak długo jak a. nie namawia do agresji i do nienawiści, a dwa, no nie obrażę w taki sposób jakiś obleśny i wulgarny, nie? Jak ktoś tam pisze, pieprzysz głupoty, jesteś baran, no to spoko, możesz sobie tam tak pisać. W momencie, kiedy zaczyna się wyzywać od najgorszych, tak, i albo twoją rodzinę jeszcze i mówi, że ci przyjedzie pod dom i wiesz, i zgwałci psa, no to w tym momencie wchodzimy w te obszary, które powinny być absolutnie restrykcyjne. Natomiast takie, no, czy tam krytyka, czy polemika kulturalna, to absolutnie, absolutnie, a nawet takie jakieś chamskie odzywki, no, dla wolności słowa musimy je akceptować, żeby nie stracić najważniejszego, czyli naszej wolności. Zapytałem o ten obiektywizm, bo chcę teraz zadać pytanie, ono będzie długie, ale bardzo zależy mi na tym, co powiesz, bo jesteś chyba najlepszą osobą, żeby o to zapytać. Chodzi oczywiście o Roberta. Jak się spotkaliśmy poprzednim razem, to był czas, kiedy Robert wracał do formuły. Dzisiaj ten etap już jest za nim. I to pytanie jest takie. Czy patrząc na skalę talentu, potencjał, umiejętności, wiedzę, potem też doświadczenie, cała przygoda Roberta Kubicy w Formule 1, pytam totalnie subiektywnie o Twoje zdanie, patrząc jako całość, to jest rozczarowanie? Patrząc na potencjał, no jest, no, z całą pewnością, z tego względu, że no, Robert, moim, nie tylko moim zdaniem, Fernando Alonso o tym mówił generalnie, był najlepszym kierowcą wyścigowym świata w swoim momencie, w swoim czasie. To były małe różnice. Wiem, że wiele osób bardzo źle to przyjmuje, na przykład to, co mnie jakby nawet nie irytuje, ale po prostu czuję wstręt do takiego, do takiej tendencji, że się pojawiają łebki i mówią, że to wszystko mity i tak dalej, po prostu absolutnie bez pojęcia. I co, i po co, nie? W sensie, że mieliśmy i mamy w sumie nadal super zdolnego kierowcę. Po kiego wuja, za przeproszeniem, takie rzeczy negować, kiedy w historii motorsportu ponad stuletniej mieliśmy jednego kierowcę, który jest tak zdolny i po dziś dzień robi rzeczy, których żaden inny Polak nie zrobił, typu podium w Le Mans. Po co jest pieprzyć głupoty, że on był słaby, że to mit i tak dalej. Więc jest to, no, ostatecznie, jest to niedosyt, bo no, mamy kierowcę, który mógł być mistrzem świata Formuły 1. Nawet w 2008 roku, gdyby BMW z tego nie zrezygnowało, bo taka prawda. No ale z drugiej strony takie jest życie i myślę, że jest wielu kierowców z wielu krajów, którzy przeszli różne drogi, którzy nawet nie znaleźli się w Formule 1, którzy nie mieli szansy wygrać tego pierwszego wyścigu, którzy nie mieli szansy się pokazać z tej strony. Tak więc od tej strony jednak cały czas mieliśmy to szczęście, że Robert wszedł do Formuły 1 wbrew wszelkim wielkim przeciwnościom generalnie, począwszy od tego, że miał zły paszport po prostu, że się w niej zadomowił, że jest i zawsze będzie w niej rozpoznawalny i zawsze będzie kierowcą, który w Formule 1 będzie pamiętany. Tak, znaczy ja Ci przerwę, bo tak, ja to, że Robert tam się w ogóle znalazł z kraju bez żadnych tradycji Formule 1, bez sponsorów, bez polityki i tak dalej, to jest jakby jasne, tylko ja właśnie patrzę na coś takiego, że jest gość, który... Ja jestem turbofanem Roberta. Uważam, że to jest po prostu geniusz kierownicy. Nie znam go prywatnie. Mówię o tym, jakim jest kierowcą. Tylko jak to podsumujemy, to Robert ma jedno zwycięstwo, tak? No. I teraz właśnie... 14 podium. Właśnie. Ale teraz pytanie... Czy 12? Drugie. Czy Robert jest szczęściarzem?
czy pechowcem? Szczerze? Znaczy to trzeba by spytać Roberta. I Robert akurat zawsze negował, on zawsze twierdził, że w motorsporcie nie ma pecha, a prawda jest taka, że jest. No właśnie. I że no, on uważa, że zawsze są jakieś tam czynniki, które to sprawiają i pamiętam kiedyś, no, ja sam zrobiłem mnóstwo wywiadów z Robertem, ale jeszcze więcej byłem obok, no bo to był zbiorowy wywiad, albo po prostu byłem obok, no bo byłem obok. I pamiętam, że kiedyś Robert powiedział przekornie na to, że jest pechowcem, powiedział, że nie, że ja uważam, że mam szczęście, bo na przykład dlatego, że doszedłem do Formuły 1, że jeździłem w zespole, jednym z czołowych zespołów, chociaż nigdy w najlepszym nie jeździł akurat, byłem w stanie wygrać wyścig Formuły 1 i jakby spojrzenie na to, wiesz, pół, szklanka półpusta, półpełna. Więc jakby najważniejsze jest samo spojrzenie Roberta, natomiast fakt, że pech w motorsporcie istnieje, jest jakby absolutnie niezaprzeczalny i pokazuje to w zasadzie cała kariera Roberta, typu na przykład, że w pewnym momencie, no już w zasadzie, miał kilka dni nagranych, kiedy one były już gotowe, nawet po tym wypadku i one nie wyszły dlatego, że na przykład, że Audi się wycofywało z czegoś, albo ktoś inny rezygnował w ostatniej chwili z czegoś, plus oczywiście wszystkie wydarzenia sportowe, które się działy. Po wypadku? Bo ja to oczywiście po pamiętam wypadku, tak jak każdy Ferrari, tak? W trakcie, no Ferrari, no to nie wiem, czy to taki pech, no to już było po prostu jakby efekt jakby tego wypadku, tak? No, tak ten wypadek, to znaczy to też on był taki, kogo się nie pyta. Pamiętam, jak dziś, jak Jacques Villeneuve o tym mówił, freak accident, i to nie tylko on, wiele osób, freak accident, taki w ogóle dziwny, czyli też w zasadzie freak accident to jest taki trochę pechowy wypadek, taki w ogóle niewydarzony. Natomiast ostatecznie on się też czegoś wziął po prostu, tak, że znalezienie się w pewnym miejscu w pewnym czasie spowodowało, że do niego doszło. Natomiast fakt jest taki, że akurat w tym miejscu była ta bariera i że tutaj była wypięta, bo chcieli ludzie przechodzić sobie z jednej strony drogi na drugą i że akurat tam, już nie chcę w to wchodzić, no to też był jakiś pech ogromny, no ale tak jest życie naprawdę i mi się przypomina taki film zawsze, tylko on jest o wiele bardziej mroczny niż oczywiście historia Roberta, ten film Clint Eastwooda, który jest świetnym aktorem i świetnym reżyserem, to było chyba Million Dollar Baby po angielsku z Hilary Swank, jako, która gra pięściarkę. No fenomenalny film o życiu na temat tego, jak się rzeczy mogą ułożyć. Możesz mieć nie wiem co w sobie, nie wiem jaką, nie wiem, prędkość, siłę, czy zdolności, czy możliwości i może się coś wydarzyć takiego po drodze, co po prostu zakończy tę historię. I tyle, tak jest. Wszyscy jesteśmy podatni tym samym prawom. To pytanie mam też o kierowców Formuły 1, bo też mi to jakby mam w głowie. Jak oglądam wyścig, to zawsze piszemy sobie z kumplem, na przykład, nie wiem, zaczyna padać, to zaraz, o tak, już nie będą jechać, bo już się boją i tak dalej. Jakbyś mógł porównać tych kierowców sprzed 20-30 lat z tymi dzisiejszymi? I chodzi mi o coś takiego, czy... Bo ja jak sobie oglądam te stare wyścigi, to zawsze po prostu jestem w szoku, bo tam, czy ja mam wrażenie, że jakby śnieg padał, to oni i tak by jechali. Gość tam, co macha flagą, to stoi 2 metry od toru, nie, tam macha gościowi, co leci 250, uważaj, nie. Dzisiaj to te wszystkie systemy, system ostrzegania i tak dalej. I oni nie jadą, bo pada. I teraz moje pytanie jest takie, czy oni nie jadą, bo paragrafy nie pozwalają? Czy to jest tak, że oni i tak by nie pojechali, bo im tam wieje w szyję i tak się zmienił kierowca? Czy to jest raczej kwestia tylko przepisów? Znaczy kierowcy się zmienili oczywiście teraz, obecni kierowcy są lepsi o wiele i są o wiele szybsi, po prostu. Ale też nie chcą aż tyle ryzykować, natomiast wszystko się zmieniło, samochody się zmieniły, bolidy poprzedniej generacji o wiele bardziej nadawały się do jazdy po mokrej drodze. Były inaczej zawieszone, bardziej miękko, były wyżej zawieszone, miały, przede wszystkim były o wiele mniej wyspecjalizowane. Forma 1 z roku na rok robi się coraz bardziej wyspecjalizowane i to jest aż szokujące jak bardzo, że człowieka się wydało 10-20 lat temu, że wow, co oni robią, jak to wygląda. Jak popatrzysz na te samochody sprzed 20 lat, to są sztrudle w porównaniu z tym, co teraz masz, bo to cały czas postępuje. No tak. I to postępuje bardzo, bardzo gwałtownie. I ta specjalizacja sprawia, że te samochody są coraz bardziej i bardziej wyspecjalizowane do tego, żeby osiągać optymalne osiągi w takich warunkach, na takich konkretnych torach, na takich konkretnych oponach, ustawieniach i tak dalej, i tak dalej. I w zasadzie, no jednak robisz bolidy nie do tego, żeby były szybkie i na mokrym, i na suchym, tylko do tego, żeby były szybkie na suchym, dlatego że absolutna większość wyścigów odbywa się na suchym torze, więc kalkulacja jest prosta. Więc im bardziej jest bolid wyspecjalizowany do tego, żeby być szybkim w danych konkretnych warunkach, czyli na suchej nawierzchni, tym mniej bierzesz pod uwagę go konstruując, że czasami może być mokro. I to chodzi już o same własności jezdne, ale to nie tylko. Ten spray, który idzie spod kół, przecież to jest po prostu, widać, że jest fatalna. Spray idzie spod kół, dlatego że koła obecnie, opony, mimo że akurat w Formule 1 te full deszczówki są totalnie do niczego od wielu lat, no to jednak wywalają spod siebie więcej wody niż kiedyś, raz, a dwa, jeszcze dyfuzory. I teraz jeszcze mamy ten efekt wysysania powietrza spod samochodu większy w tych nowych bolidach niż kiedykolwiek wcześniej, więc to jeszcze bardziej ci wywala wodę do góry i oni po prostu nic nie widzą, ale tak było dekady temu.
Robert, mamy ten słynny wyścig na Fuji, jak Robert się ścigał z Felipe Massą, który jest przypominany, że wtedy to było, bo się ścigali. Jak się porozmawia z Robertem, nawet myślę, że to powie oficjalnie, prywatnie, to były przerażające warunki. On mówi, że w pewnym momencie na prostej wyprzedził chyba dwa bolidy i nie wiedział, że je wyprzedził, ja bo ich nie widział. Ja się zastanawiam, jak to jest możliwe, co oni robią wtedy, bo mi się wydaje tak, może to kamera odbiera, a może on widzi. Nie, on nie widzi, on widzi jeszcze gorzej niż my, nawet jak masz te dwie zainstalowane kamery na górze, to on widzi jeszcze gorzej, bo ma szybkę w kasku, która też zawęża promień, on siedzi jeszcze niżej, tutaj jest krawędź kokpitu, jeszcze nim trzęsie, tak? Więc my jeszcze i tak widzimy o wiele więcej z tych kamer w samochodach, niż oni widzą w tych samochodach, więc to są warunki po prostu nie do jazdy. Ja akurat zawsze będę za kierowcami, jeżeli kierowca Formuły 1, oni się tam nie znaleźli, dlatego że lubią pływać jachtami, jeść kawior i od czasu do czasu opieścić bo inne Formuły 1. To są ludzie, którzy poświęcają życie, którzy ryzykują życie i zdrowie od dziecka, od kilkulatka, od kartingu. Przecież te dzieciaki w kartingu zapieprzają niewiarygodnie. No tak. I oni naprawdę kochają to, co robią i naprawdę dużo w życiu zaryzykowali, żeby się tutaj dostać. I to nie są jakieś miękkie pały, za przeproszeniem, że tutaj och, pada deszcz, nie będę jeździł, bo mi zmokną kąpielówki. Tylko to są najlepsi kierowcy świata wyścigowi. Jak oni mówią, że nie da się jechać, to nie da się jechać i koniec, kropka. A zmienił się ten stosunek właśnie tych dawnych czasów do dzisiaj? Ile jest maszyny w sukcesie, a ile jest kierowcy? Czy to jest zawsze tak samo? Nie da się tego wyliczyć. Ja zawsze tak sobie myślę, że ostatecznie jest 50-50. No, musisz mieć dobry bolid i dobrego kierowcę. Albo bardzo dobry bolid i bardzo dobrego kierowcę. Przy czym jeszcze do bolidu dochodzi tam bolid dobry, to wuj za przeproszeniem. Zespół musi być zajebisty. Muszą go dobrze... Ferrari mnie zrobiło najlepszy bolid i co się stało? Zdupcyli tytuły, po prostu. Bo zespół nie działał wystarczająco dobrze, bo był inny zespół, a w zasadzie dwa, bo i Mercedes. Mercedes ich nie przegonił, ale był lepszym zespołem, który lepiej operowało i to łatwo jest krytykować, trudniej jest to złożyć, żeby to działało, tak? To jest 1000 osób w Ferrari, mniej więcej, żeby wszystko działało właściwie. Więc to też to jest po prostu tak skomplikowane, że jak mamy kilka zespołów na bardzo wysokim poziomie, to ostatecznie któryś musi być gorszy od drugiego. No w każdym razie, to wyszedłem w dygresję, w topic. Mówi się, są takie głosy, że o, to tylko, już tylko bolidy, że kierowcy tam niewiele znaczą. Nieprawda. Nikt by nie płacił kierowcom 40-50 milionów dolarów rocznie, gdyby nie byli ważni. Kierowca jest kluczowy. Zawsze czynnik ludzki, czy to inżyniera, czy osoby, która będzie to dostrajała i siedziała na pitwallu i mówiła, co robimy, czy w końcu kierowcy, zawsze będzie kluczowy i zawsze jest powód, dla którego Lewis Hamilton czy Max Verstappen zarabiają o niebo lepiej niż na przykład Lance Stroll. I to nie dlatego, że Lance Stroll ma bogatego tatusia, a oni nie. Tylko dlatego, że oni są o tyle od niego lepsi. Ja się w ogóle zastanawiam właśnie a propos tego skali talentu kierowców. Jak to jest możliwe przejechać 5 km, na przykład w dwóch innych samochodach, czy w 10, i zmieścić się w 0, tam 3? No to jest co, ja mam coś, wrażenie, o czym ja że jak ruszymy mówić z tych świateł, to ja bym do rotundy, jakbym 10 razy ruszył tym samym samochodem, to bym miał 3 sekundy różnicy. I no, jakbym miał manualną skrzynię, to nie. Ja bym pewnie miał w manualnej skrzyni. A jak to jest w ogóle możliwe, to co oni robią? No właśnie to, bo to jest... My sobie nie jesteśmy tego w stanie wyobrazić, bo nigdy tego nie przeżyliśmy. Czyli mówimy o tym, że oni mają przeciążenia 6G, ale kto wie, co to jest przeciążenie 6G? Podczas hamowania przez na przykład 1,5 sekundy. Że walisz, no tak. Kiedy ty jak walisz tu w hamulec z całej siły, to nie wiem, czy 1G osiągniemy. A ludzie tak, ile osób się boi zahamować normalnie i nie umie hamować, bo się, bo jak naciska, to szarpie w samochodzie. I to jest 6 razy mniej, niż bo idzie Formuła 1 podczas mocnego hamowania, bo nie wszystkie hamowania przez 2 godziny, nie? Tak, przez półtorej. I cały podejmujesz reakcję, robisz to na bardzo krótkich dystansach, musisz skręcić, masz naokoło inne samochody, jest po prostu niewiarygodne, co oni tam odpieprzają, za przeproszeniem, a szczególnie, znaczy generalnie cały kunszt ścigania się w Formule 1, bo tam jest najszybciej. To są niewiarygodni kierowcy, no niewiarygodne, po prostu nie do wyobrażenia, ale też kwalifikacje są, dla mnie są szokujące, nie? W sensie, że naprawdę oni walczą o tysięczne części sekundy. Tak. Ja złożyć kółko w czymś takim i się, wiesz, w różnych bolidach się ciąć, Ferrari kontra Red Bull, czasem teraz Mercedes wchodzi, czy będzie wchodził, i się bić na tysięczne części sekundy, okrążenie po okrążeniu, to jest po prostu szokująca precyzja i niewiarygodny skill. To jest po prostu nie do wyobrażenia, jak trzeba jeździć, żeby takie rzeczy robić. Zaraz nowy sezon. Takie może dziwne pytanie. Jakby w każdym zespole było jedno wolne miejsce, a ty byś był kierowcą i mógłbyś sobie wybrać, który zespół byś wybrał? Przyszły sezon pokażę, ale przypuszczam, żebym wybrał albo Red Bulla, albo Mercedesa, pod warunkiem, że byłbym kierowcą numer jeden w tym zespole. Red Bulla dlatego, że to jest jeden z najlepszych zespołów z ogromnym potencjałem oczywiście i zespół mistrzowski. Mercedesa dlatego, że to jest chyba najlepszy zespół i że tam jest Toto Wolff, czyli najlepszy szef zespołu Formuły 1. Więc gdybym ja był tym Lewisem Hamiltonem, to raczej mimo lat chudych trzymałbym się jego. Toto Wolff jest genialnym szefem, jest genialnym politykiem. Teraz
no Mercedes zrobił świetny numer, w sensie, czyli jakby pod pozorem tych bezpieczeństwa kierowców zbudował całą kampanię medialną i wszystko zostało wyreżyserowane. Tak, to co miał kierowcy mówić specjalnie z tego, co się teraz mówi, bo są takie podejrzenia. Pat Symonds, czyli szef techniczny Formuły 1, to powiedział ostatnio, że zespół pewien eksperymentował w Baku, przez co problem był jeszcze większy i na tej kanwie zbudował całą kampanię, żeby wylobować FIA do tego, żeby zmieniła regulaminy techniczne w trakcie sezonu i na ten sezon, bardzo późno, które są dla tego zespołu, dla Mercedesa po prostu. To jest wszystko coś, co zrobił Toto Wolff z jego ludźmi, z szefem komunikacji, po prostu usiedli i wykombinowali, zrobimy to tak i tak i tak, więc po prostu super, nie? Znaczy, ze sportowego punktu widzenia to jest B, ale nie szykujmy się. No, to jest Formuła 1, to jest jak życie, nie? Tam, tam w sportu tam jest niewiele. W nową grandę strategię nie wierzysz. W zmiany w Ferrari? Zobaczymy. No, ja uważam, że Fred Vasseur to jest, no, mówię, taki dyzma. Ale też trzeba oddać, że dyzma odnosił sukcesy, mówiąc w skrócie, więc zawsze jest tam to okienko, że nawet taki koleś jak on w tym układzie Ferrari okaże się właśnie tym elementem brakującym. Ale to jest moim zdaniem problem Ferrari jest o wiele głębszy niż to, jaki jest szef. Problemem Ferrari jest to, że ten zespół nie ma autonomii, że tam się wpieprzają w jego prowadzenie osoby, które są szefami, prezesami koncernu całego Ferrari, ludzie od samochodów i generalnie od szerszych rzeczy i po prostu nie pozwalają ludziom, specjalistom od Formuły 1 robić robotę Formuły 1. I z tego co wiem, to z Fredem ma być jeszcze gorzej, że jeszcze tam CEO jeden Ferrari chce właśnie zakosać rękawy i sam wejść tutaj i uczestniczyć, czyli będzie jeszcze gorzej chyba. No ale baza jest bardzo dobra i jeżeli Ferrari będzie odnosiło w tym roku sukcesy, to nie będzie zasługa Freda Vassera oczywiście, tylko to będzie to, co pozostawi po sobie jeszcze Mattia Binotto. No tak. To taka jeszcze delikatna zmiana tematu, bo też mi się przypomniało odnośnie naszej poprzedniej rozmowy. W ogóle jak ktoś nie widział, to polecam, bo moim zdaniem to jest dla mnie przynajmniej jedna z najfajniejszych rozmów, jakie zrobiłem. Tam bardzo dużo tematów poruszyliśmy i rozmawialiśmy też o akredytacji na wyścig. Ja wtedy tego nie zrobiłem, dlatego chcę zapytać teraz. Co ty możesz jako osoba akredytowana na wyścig, robić na tym torze więcej? Czy ty na przykład, bo powiedziałeś wtedy, że to jest dużo lepsza przepustka niż na przykład VIP, na którym tam można wiadomo co. Gdzie ty możesz wejść, z kim ty możesz porozmawiać, co ty możesz zrobić? Najważniejsze rzeczy. Po pierwsze mam parking mediowy przy torze, tak? Czyli mogę podjechać, bo to jest blisko padoku, a jak jest daleko padoku, to mnie ktoś do niego zawiezie. Nie zawsze, bo w Holandii na przykład były problemy i w innych miejscach, no ale generalnie tak to powinno działać. Mam wejście do padoku, czyli najważniejszego miejsca w całej Formule 1 to jest po prostu centralny układ nerwowy i to jeszcze centrum tego centralnego układu nerwowego. Po prostu wchodzę tam i kręcę się pośród... Tam schodzą wszyscy kierowcy, wszyscy szefowie, cały personel. Pomijamy się. Możesz z nimi rozmawiać? Czy to jest jakoś uregulowane? Formalnie mogę z nimi rozmawiać tylko w określonych oknach czasowych, czyli albo podczas konferencji FIA, albo podczas spotkań organizowanych przez zespoły, albo podczas spotkań, na które sam się umówię z oficerem prasowym, żeby zrobić wywiad tam jeden na jeden. Czasami się bierze kilku różnych dziennikarzy z różnych krajów, żeby się nie pokrywały z Chin, Azerbejdżanu i Polski, prawda? To wtedy jest duża szansa, że się nie... I z Rosji teraz nie, że się to nie pokryje. I w ten sposób. Natomiast no, jeżeli znasz jakiegoś kierowcę, czy jakiegoś człowieka, no to możesz sobie, ma chwilę, spotkać się w padoku, co się gadacie. Nie wiem, z Marcinem Budkowskim można było pogadać. No upartego z Andreasem Zajdlem się można, bo znam go, on mnie zna od wielu lat. Można pogadać z Robertem oczywiście, tylko też nie zawsze, nie w każdej chwili, musi być na to czas. Czy z... w zasadzie to niby z George'em mógłbym, ale nie lubię tu już dupy im, bo ja wiem, że oni mają tyle rzeczy i tyle osób chce od nich czegoś, że sobie zdaję z tego sprawę, że też tak nigdy nie podchodzę tak truć komuś tyłek. Ale możesz na przykład przy boksach stać? Czy to już... To się zmieniało. Teraz kiedyś mogłem na stałą akredytację, było coś takiego, że miałeś podczas treningów wejście na pas serwisowy. I mam tam mnóstwo czasu tam spędziłem, mam mnóstwo zdjęć. Teraz musisz mieć specjalną kamizelkę, o którą musisz się ubiegać, to jest ograniczona liczba, jest ją ciężko dostać. No opartego mógłbym, ale od tej pory, kiedy weszły restrykcje, jakoś aż tak bardzo mi tym nie zależało. Bo i nie potrzebuję tak bardzo jak inni. Więc zazwyczaj biorę kamizelki takie na tor po prostu sobie i wtedy, co jest też super, bo jedziesz sobie na tor, stoisz przy zakręcie, to jest mega fajne uczucie, jak możesz stać naprawdę bardzo blisko, są takie miejsca czasami, że obok ciebie przejeżdża, to w Kanadzie albo w Monako i po prostu stoisz obok ciebie, przejeżdża bolid Formuły 1. W Kanadzie jest takie miejsce i to jest nad ścianą mistrzów dosłownie, czyli masz ten wyjście na główną prostą, oni przechodzą przez ostatnią szykanę, obok tej ściany, na której tak wiele osób się rozbiło, między innymi wielu mistrzów świata i ty stoisz
ona jest podwyższona jakieś metry względem toru i ty stoisz w tym miejscu, na które oni napadają, wychodząc pod ścianę z tej szykany. Idąc na pełnej rurze, typu już jak wchodzą do tej ściany, dochodzą, to już jadą gdzieś koło 180, coś takiego, 200. I ty stoisz obok i obok nogi ci przejeżdżają. Więc to jest niewiarygodne uczucie. Ostatnie dwa pytania. Jedno, bo mnie to też zawsze ciekawi. Opowiedz mi trochę o wyścigu w Monako, bo to jest taki teoretycznie wyścig dziwny, tak? No bo wiadomo, nie ma jak wyprzedzać i tak dalej, a jednocześnie każdy chce tam być, każdy chce to oglądać. Opowiedz coś o tej magii Monako. Ja kiedyś nie lubiłem Grand Prix Monaco generalnie, bo wyścig był słaby. To jest najwolniejszy wyścig z dużym zapasem, najkrótszy, bo tam około 270 km, podczas gdy cała reszta ma minimum 300 i taki jest wymóg regulaminowy. A mimo tego, na nim chyba widać najlepiej prędkość bolidów Formuły 1, mimo że jeżdżą tam najwolniej ze wszystkich torów, bo po prostu jest tam tak ciasto niewiarygodnie, to jest szalone. Jak pojedziesz do Monaco i zobaczysz, jak oni tam jeżdżą, to dopiero, bo w telewizji tego nie widać tak bardzo, zdajesz sobie sprawę, jak niesamowicie szalone jest to, że oni w ogóle w takim miejscu puszczają tak mocne maszyny, tysiąckonne bolidy, bo to jest po prostu za ciasto, tam jest odpyte ciasto, strasznie. Ciasto, kręto, nierówno, dużo pułapek. Więc pokazuje prędkość i też jednak ten splendor ostatecznie działa, jak już na mnie kiedyś to w ogóle nie działało. Dla mnie najważniejszy był sport. Nawet jak powiedzmy kończysz tych lat 30 parę, przejeżdżasz po raz któryś do tego Monte Carlo, tak, i możesz sobie usiąść, teraz już tak nie działa niestety, bo się po COVID-zie się zamknął bardzo, zespoły się zamknęły na dziennikarze, ale mogłeś sobie usiąść na przykład w Marinie, tam w tym porcie, gdzie wszyscy się zabijali za dziesiątki tysięcy dolarów, żeby mieć miejsce podczas weekendu Grand Prix. Tam Red Bull swój motorhome specjalny jeszcze większy stawiał, zwodzony na pontonach takich. Możesz sobie usiąść, napić się tego, nie wiem, czy Aperola, czy jakiegoś kieliszek wina, zjeść sobie jakąś tam pyszną zakąskę, czy lekki obiadek. Wolny dzień, bo piątek był wolny, teraz już nie jest niestety. I po prostu rozejrzeć się i masz naokoło, to wiesz, to Monte Carlo, te jachty tutaj i tu właśnie przychodzi kierowca Red Bulla albo Toro Rosso, albo jakieś inne dzieją się akcje, tutaj jakieś, wiesz, gwiazdy się kręcą, estrady, czy kina. No to nagle zaczynasz doceniać, że jednak znajdujesz się w takim miejscu i tym miejscem jest Monte Carlo. Czy jakaś magia jest jednak w tym? Jest, ale też magia samego wyścigu, w sensie nie wyścigu jako spektaklu sportowego, który też czasami bywa, bo ten wyścig też ma jakąś tam swoją logikę. Było kilka bardzo dobrych wyścigów w Monako, wbrew pozorom. Ale też właśnie tego miejsca, no, totalnie szalonego, żeby robić w nim wyścigi Formuły 1. No dobra, ostatnie pytanie i wróćmy jeszcze do tego przeglądu. Nie umawialiśmy pytań przed naszym spotkaniem i właśnie bardzo dobrze, bo chciałbym, jeśli możesz, żebyś się nie zastanawiał nad odpowiedzią, tylko odpowiedział to, co pomyślisz. Jakbym cię obudził w środku nocy. I powiedział, żebyś wymienił dwie, trzy, nie wiem, rzeczy, sytuacje, osoby, które ci się od razu kojarzą te 25 lat i przegląd sportowy. To wymieniłbyś? No moją mamę na pewno, bo dzięki niej byłem. Druga osoba to jest nieżyjący już Krzysztof Bazylow, dziennikarz. Wspaniały człowiek generalnie. No, prawdziwy taki intelektualista, ale osoba o bardzo dobrym sercu, skromna przy tym wszystkim, z ogromną klasą, też jakimiś takimi swoimi problemami, ale no, która miała ogromny wpływ na moje życie i generalnie no, była jakimś takim wzorem po prostu człowieka mądrego. Był świetnym dziennikarzem, tak wspaniałe pióro, mówiąc w skrócie. I wydaje mi się, że Piotr Górski, czyli najlepszy, moim zdaniem, redaktor naczelny tej redakcji, z jakim miałem do czynienia. No, osoba, z którą się trudno pracowało, bo bardzo, bardzo wymagająca i no, o nerwach, powiedzmy, które potrafiły puścić, ale absolutnie fenomenalnie pilnująca tej redakcji pod każdym względem żyjąca. No, po prostu wzór szefa, jako człowieka, który opiekuje się danym przedsiębiorcem. No i oczywiście jeszcze powiem więcej, no, trochę znajomości, trochę przyjaźni. Mój serdeczny przyjaciel Paweł Hoffman to jest ktoś, kogo poznałem na przykład właśnie dzięki przeglądowi sportowemu, więc jakaś taka kolejna osoba, która mi się nawija i tak mogliśmy sobie jeszcze posiedzieć, pogadać, ale tu już mamy 4, na limit 3, więc to przez to nie wiem. Gdzie będziemy Cię teraz oglądać głównie? W internecie. W internecie? Tak mi się wydaje, no, mam nadzieję. I zobaczymy jeszcze tam. Sprawa jest otwarta. Mam dużo projektów w głowie, pomysłów, o wiele więcej niż czasu i mocy przerobowych na to, żeby to zrobić. Chociaż też chcę trochę to ustrukturyzować tak, żeby mniej pracować tak po prostu jak na taśmie produkcyjnej, a być może bardziej zarządzając tą taśmą produkcyjną. O, chociaż oczywiście też jako aktywny uczestnik tej taśmy. No, będzie dobrze, no.
dopóki mamy pokój na tej ziemi, tak, i można jeszcze żyć i wolność, to będzie ok. Jak tego zabraknie, szczególnie tej wolności, to trzeba będzie się wymeldować. No to życzę, może bardziej optymistycznie, żeby się wszystko poskładało w przyszłym roku. Obserwujemy i bardzo dziękuję. Dzięki. Trzymaj się. Dzięki.